Witam Państwa. Naszym gościem jest dr. Katarzyna De lazary radek Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, dlaczego sprawa aborcji wzbudza takie emocje wśród Polaków i polskich polityków? Oczywiście, sprawa aborcji nie tylko wzbudza tyle kontrowersji w naszym społeczeństwie, ale na całym świecie, bo jest to problem życia i śmierci czyli najważniejszych wartości, jakie mamy. Jest to problem, I nie da się dogadać pomiędzy różnymi środowiskami na ten temat? Jeżeli chodzi o ostateczne rozwiązania, to nie da się dogadać. Tak, my o tym wiemy. Wiemy rozmawiając um, o tym z naszymi bliskimi z kolegami, przyjaciółmi, rodziną, wiemy, że mają różne poglądy i że czasem nie jesteśmy w stanie ich do jednej albo drugiej opcji przekonać. Więc to jest autentyczny problem i dlatego on um, jest podnoszony, co i róż wraca. Będzie wracać pewnie tak długo, jak żyjemy i jak myślimy. Jeżeli to jest autentyczny problem i nie da się dogadać, to dlaczego on jest to jakiś czas wrzucany przez polityków do tej dyskusji ogólnopolskiej, ogólno społecznej? Czy to jest taki temat zastępczy, można powiedzieć? Nie wiem, co w głowach polityków siedzi. Nie umiem powiedzieć, na ile podsycanie tego problemu jest troszkę taką. Perfidną, polityczną kwestią, ale wydaje mi się, że może być to również problem autentyczny. Tak, jak słuchałam ostatnio ministra Gowina, który chce ograniczyć procedurę in vitro, ponieważ martwi się, że kilkugodzinne komórki. Jak on to nazywa dzieci będą wyrzucane, no to myślę, że to może być jego problem, tak? Że to, to nie jest tylko gra polityczna, ale rząd się o to rzeczywiście martwi. No właśnie, z jednej strony za aborcją, bo kobieta powinna decydować o sobie, z drugiej strony przeciw aborcji, bo każdy człowiek ma prawo do życia. Jak to rozstrzygnąć? Jak dojść do porozumienia? My na poziomie moralnym oczywiście staramy się znaleźć jakieś argumenty i jedna i druga strona. Ale ja myślę, że problem jest społeczny i na poziomie polityki, i pytanie jest też trochę o to, w jaki sposób my powinniśmy tą politykę uprawiać i prawo tworzyć. Z jednej strony, zwolennicy aborcji mówią, że no, aborcja jest jak wyrwanie zęba, prawda? Znaczy, że. Ten płót nie jest wartością. Z drugiej, właśnie przeciwnicy mówią, że to jest zabijanie dzieci. No, powinniśmy dbać o to jednak, żeby ten język, w którym dysku, który używamy do dyskusji, tak, był jakimś językiem wspólnym i zastanawiać się również nad tym, Jaka jest użyteczność prawa, które jest wprowadzane? A jednocześnie ten język dyskusji przy okazji aborcji jest strasznie drastycznym językiem, prawda? No bo tak jak pani powiedziała wcześniej, zabijanie dzieci, wyrzucanie yy, dzieci przy okazji yy, in vitro do, do, do kosza, do śmietnika, no to brzmi strasznie drastycznie. I to brzmi drastycznie specjalnie, prawda? To znaczy tak. to ma wpłynąć yy, na naszą intuicję moralną, na naszą wyobraźnię moralną, tak i ustawić nas yy, ostro za albo przeciw. Ale najprawdopodobniej państwo sami widzą, że nie jest łatwo zająć jednoznaczne stanowisko i być może dobrze. Dlatego wrócę do tego, że jakby moralność oczywiście będzie nam pomagać podjąć pewne decyzje, ale my w państwie powinniśmy martwić się również o to, jak to, jak to prawo działa, i my wiemy na przykład, że prawo, które mamy w tej chwili dotyczące aborcji, nie działa dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w Polsce corocznie dokonywanych jest od 80 tysięcy do 120 tysięcy nielegalnych aborcji. To znaczy, że prawo nie działa. A jednocześnie co... dużo osób mówi, że to prawo i ten kompromis jest no, w miarę dobry i nie powinniśmy już majstrować przy tym. Być może nie powinniśmy majstrować z tej oto przyczyny, że jak zaczynamy, no to właśnie zaczyna się ta cała burza i grozi nam w tej chwili raczej zaostrzenie e, prawa, prawa aborcyjnego, aborcyjnego. Niż, e, niż jego złagodzenie. Więc w tym widzę niebezpieczeństwo. Natomiast to, że prawo w Polsce nie działa, e, jest oczywiste i trzeba by się zastanowić, oczywiście, na spokojnie, co z tym zrobić. Tak? Można zacząć od lepszej edukacji, od e, promocji środków antykoncepcyjnych itd. Tak tak Myślę, że, że to byłoby. Najmądrzejsze, a później zastanowić się, co zrobić w sytuacji, w której kobieta, która nie chce dziecka, nie będzie go miała. Tak? No właśnie, ciąża. czy politycy powinni w ogóle mieć moralne prawo decydowania, nakazywania kobietom rodzić na przykład upośledzone dzieci? To, to jest pytanie znowu do y, wszystkich czy... nas, prawda? Czy, czy, czy każdy z nas ma prawo y, mówić, co inny powinien no zrobić, zwłaszcza w sytuacji, y, którą nazwałabym sytuacją wręcz heroiczną. Tak? To znaczy, y, kobieta, która musi zgodzić się na to, czy, czy jakby musi przyjąć, że y, dziecko, na które czeka, jest ciężko chore, czasami śmiertelnie chore. Bo ten przykład z zespołem Downa, który też oczywiście może mieć różne konsekwencje medyczne, ale i tak nie jest zbyt ciężki. Kobiety czasami mają, są w ciąży, mają dzieci, które są bardzo ciężko, śmiertelnie chore i które wiedzą, że zaraz po urodzeniu umrą. Ja mam prawo mówić kobiecie. Żeby ona takie dziecko urodziła, tak, prawda? Że musi te dziewięć miesięcy y, być w ciąży. Myślę, że, że nie mam prawa decydowania. Ona musi tą decyzję podjąć y, sama, y, z różnymi oczywiście konsekwencjami dla niej. Ale myślę, że nie powinniśmy y, oczekiwać heroizmu. Że to jednak jest takie działanie heroiczne. Ja mogę na przykład powiedzieć, że decyzja pana ministra Jakiego była decyzją piękną, wspaniałą. Mogę go pochwalić, mogę wesprzeć, mogę mówić, że państwo powinno wspierać rodziny. Natomiast znowu, no, nie wydaje mi się, żeby... To ktokolwiek... powinna być jego decyzja i tak, koniec, prawda? Dokładnie, żeby ktokolwiek mógł powiedzieć, tak właśnie masz zrobić. Czy można w, no właśnie czy można w tych aborcyjnych sprawach światopoglądowych sprawach być obiektywnym? Trudno chyba. Prawda? Filozof by chciał, bardzo by chciał, ale wie, że zarówno ci, którzy są przeciwko aborcji, jak i ci, którzy są za wyborem kobiety, myślą, że mają rację. A nie mogą mieć wszyscy racji. W związku z tym pewnie jednak trzeba trzeba łagodnie podchodzić do swoich oponentów i nie zacietrzewiać się. Tak? Ale nie, nie, nie podchodzimy łagodnie niestety. No nie podchodzimy, dlatego że jest to polityka. Tak? I, I z całą pewnością politycy chcą coś ugrać na tym. No szkoda, że właśnie w tym temacie akurat, prawda? Szkoda, że w tym temacie. No tu zachęcam oczywiście do, do myślenia samemu do tego, żeby... Ten namysł moralny prowadzić nie, niezależnie od polityki, która jest prowadzona w państwie. A czy jednocześnie te kobiety, które protestują, mają rację? Jak na, na te protesty społeczne patrzeć? Wierzę kobietom, które protestują, bo to one są w ciąży i to one, jakby, co zostają z problemem. Ja sama znam kobiety, które usunęły ciąże, które nie chciały być w ciąży. Rozmawiałam z nimi. Myślę, że nie jest to dla nich decyzja łatwa, ale to jest znowu ich decyzja. I trzeba to uszanować. Doktor Katarzyna de Lazari, Radek Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Pani doktor, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.